Cześć kochani, tu ja Wojtek Pietraszek, ciśniemy We wish you a Merry Christmas. Gram od dźwięku A. Uwaga, słuchajcie. Brzmiało. Skupcie się teraz, jak to zagrać, czyli generalnie zaczynamy tak. Struna czwarta obsługuje tutaj tak dwie struny, struna trzecia i czwarta, a w tej drugiej części to jest struna druga. Jeden dźwięk w sumie na tej strunie, prawda? Czyli uwaga. Zaczynamy od dźwięku A na strunie czwartej, czyli uwaga, to byłoby tak. Mogę pokazywać jednym palcem, wygrajcie oczywiście tutaj wszystkimi. Ja pokazuję, żeby łatwiej było zobaczyć. To jest ten pierwszy motyw. Dobra, później następny. O, macie? Później trzeci motyw. Oczywiście powtarzam jeszcze raz, grajcie wszystkimi palcami tutaj. Możecie oczywiście alternatywnie zamieniać. No czasami można zagrać na strunie czwartej albo na przykład na drugiej ten sam dźwięk, więc to pamiętajcie, że możemy to zawsze przenosić. Troszeczkę inwencji twórczej też możemy od siebie wnieść. W każdym razie to jest fajne ćwiczenie, żeby na słuch te kolędy też grać. No jeśli tutaj pokazane mam, prawda, to fajnie byłoby to zagrać też melodycznie. Chłopatki kochani. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki!